Witamy Państwa serdecznie w fabryce Bombek, w której produkujemy szklane tradycyjne ozdoby, foil. Fabryka znajduje się na Starej Pradze, dokładnie na Szmulkach, przy ulicy Wojnickiej 2. Jesteśmy bardzo blisko przy ulicy Kawęczyńskiej, dosłownie 200 metrów. Natomiast jesteśmy w tej chwili na terenie firmy DEU, która, szanowni Państwo, dookoła ma ogromną ilość budynków i w tych budynkach często mieszczą się różnego rodzaju warsztaty, wytwórnie, plany filmowe, produkcje filmowe i telewizyjne. Państwo są już tutaj na naszej malarni z tyłu. Można wejść, zobaczyć, jak wyglądają nasze warsztaty.
sobie go wstrzykuję i teraz tak. Mieszamy, teraz na zimno mieszamy. Jakbym tak sobie postała i potrzęsła się pół godzinki, to ona się wysrebrzy. Pół godziny dosłownie i by się coś zrobiło, wysrebrzyło. Ale ja przyspieszę ten proces, wsadzam, słuchajcie, do ciepłej wody. I zobaczcie, co się dzieje. W sekundę dosłownie bombka się srebrzy, tylko trzeba tak ze 2-3 razy. Ciepła woda, tak? Tak, ciepła woda. Ciepła woda, to znaczy ona musi mieć tak minimum pewnie 30-40 stopni, no do 70 też, tylko wtedy ona się szybciej srebrzy. A lepiej, żeby to srebro się odłożyło, bo wtedy jest prawidłowo wysrebrzona bombka, która jest bardzo dobrze wysrebrzona, bo nie ma ani jednego, słuchajcie, prześwitu. Widać pod jarzeniem w koło, jak się spojrzy, że widać po prostu. O, tutaj daję po 2 miarki, bo to są większe te bombki. To jest mieszanka akurat srebra, reduktora i wody destylowanej. Natomiast litr srebra z reduktorem na rynku kosztuje 100 dolarów mniej więcej. A co tam srebra kosztuje drożej? Zjesz węd na jeden idzie tylko 1,5 deko azotanu srebra. Okej, no tak. I zobaczcie Państwo, wsadziłam do ciepłej wody i możemy się już, możemy się przesadzić. Chwila, moment, słuchajcie, i bombka gotowa. W ten sam sposób dosłownie się srebrzy lustra, czyli wylewamy na taflę. Wszystkie inne formy nie są, jeśli coś jest w kolorze od spodu, powiedzmy srebrzone, to już nie jest to srebrzone, tylko to jest po prostu inną metodą robione. Srebrzy się teraz proszę. Możesz tak, oczywiście. Poczekaj trochę, bo tylko ci zabiorę. Teraz ciągnę. I proszę pokazać ją do kamery, bo ona jest piękna. Proszę. Najpierw będzie pustała. Nie wiem, czy byli w kolor. Będzie mu kolor. Zupa się mogła być. Cały czas nie. Na biało. Teraz tak, jeżeli chodzi o przekrój bombek, to dzisiaj jest, są takie czasy, że tak naprawdę produkuje się wszystko, co klient. Jeżeli klient zażyczy sobie tort, robimy tort. Jeżeli klient zażyczy sobie akordeon, robimy akordeon. Jeżeli tutaj takie piękne, piszące żyrandole, robimy żyrandole. Dekorów, czyli brokatów, tudzież innych elementów, które możemy powiesić na pomstę, więc tutaj, że tak powiem, już do tej pory wieszano oczywiście ozdoby takie najprostsze, które były, że tak powiem, dostępne po wsadzie w ogrodzie, czyli szysz, jabłka, wyszukane jakieś pierniczki. Zima tego roku 1847 jest na tyle sroga, że wszystko się zjada, on nie ma co powiesić i dla dzieci, żeby zrobić im przyjemność, to jest